Oto Władek, bohater dzisiejszego dnia. Nie ma czucia w tylnych łapach, przez co nie może normalnie chodzić. Dziś jednak po raz pierwszy mógł pobiegać dzięki specjalnemu wózkowi. Przymiarka się udała i jak widać w Łodziu korzysta z tego, jakby na tym jeździł całe życie. W Łodziu to jeden z wielu zwierzaków, którymi zaopiekowało się Stowarzyszenie Poznańska Ochrona Zwierząt. Jej członkowie interweniują tam, gdzie zwierzętom dzieje się krzywda i zabierają je od dawnych właścicieli. Niestety ludzie czasami z widłami wylatują, walcząc o te swoje kochane pieski, które są czasami w fatalnych stanach. Tak jak załączony w Łodziu na dzisiejszym naszym pikniku. Włodek przez wiele miesięcy był trzymany w piwnicy. Miał przy sobie jedynie rozmoczony chleb i starą wodę. Jego nogi były zarośnięte brudem, miał otwarte rany. On nie ma tak naprawdę łapek wcale. On ma wszystko obdarte i obgryzione i najprawdopodobniej z bólu. Zwierzaków potrzebujących pomocy niestety jest sporo. Stowarzyszenie gwarantuje im pomoc, często też opiekę medyczną. A to kosztuje. To jest coś nieprawdopodobnego, jakie to są koszty. Za paliwo płacimy same z własnych pieniędzy, tankujemy nasze auta, no ale nie stać nas na to, mając własne gospodarstwa, własne zwierzaki, żeby wykładać i działać charytatywnie. Dlatego podczas dzisiejszego pikniku w Szczepankowie można było wesprzeć ich działania, licytując gadżety czy vouchery lub kupując lemoniadę i lody. Poza pieniędzmi stowarzyszenie liczy także na chętnych do adopcji ich podopiecznych, na przykład Carmen, która większość swojego dotychczasowego życia spędziła na łańcuchu. Należy im się miłość z naszej strony, dlatego myślę, że naprawdę warto by było, żeby trafiły do dobrego domu. No dlatego, że im się to należy, a myślę, że też się odwdzięczą w ten sposób, że całą swoją miłość oddają człowiekowi. Stowarzyszenie można wesprzeć wpłacając na ich zbiórki lub kontaktując się z nimi w celu adopcji któregoś ze zwierzaków. Bartłomiej Lis, Puls Dnia.